żeby ratować świat. Bohaterowie, tak mocny to skład. Mocny skład, bo to mocny skład. Mocny skład, bo to mocny skład. Nie śpimy, wychodzimy, walczymy. Mam powiedzieć, że coś robimy? Mocny skład, bo to mocny skład. Mocny skład, bo to mocny skład. Pijamersi! Kot Boy do potęgi! A teraz muszę przetestować mój wspaniały super multiplikator! Romeo i super multiplikator? Użyję mojego super kamuflażu, żeby się podkraść i mu go odebrać. A wtedy rzucisz go do mnie, ja przekażę go Kot Boyowi i... Ach, mam lepszy pomysł! Ja złapię go od razu! Super Koto prędkość! Co? O-o! Kot Boy! Dobrze się tam bawisz, koteczku? Postaw go, robocie! Super Gecko Siła! Robot mi tylko odrobinę pomaga! Patrzcie na to! Lepiej spróbujmy zrobić to razem. Najpierw podrzucę tam Gecksona, a wtedy... Chwila! A może Super Koto Skok? O! Super Gecko Kamuflaż! Wow! Oddawaj mi to! Chwila! Co ty wyprawiasz? Przestań! A! Super Gecko Siła! Nie! Zapłacicie mi za to następnym razem, Pijamersi! A teraz zamknijmy tę maszynę w naszej siedzibie. Pijamersi, możemy świętować! Świat znowu dał się uratować! Tyle, że pozbycie się mojego multiplikatora nie jest takie proste, prawda, mój drogi robociku? I tak Pijamersi uratowali dzień! Znowu. O mały włos by się nie udało. Jedno z nas ciągle próbowało zrobić wszystko samemu. Przepraszam. Chciałem, żebyśmy wygrali. I udało się, tak? To w co teraz zagramy? W koszykówkę? W siatkówkę? O, w sumie to zagrajmy w nogę. O! Patrzcie na to wszystko! Najwyraźniej Romeo znowu ćwiczy to swoje kopiowanie. Tylko jak? Multiplikator jest w bazie. Musimy to sprawdzić. Pijamersi, świat ratujmy! Nową zagadkę rozszyfrujmy! Nadeszła już noc. Nasza drużyna dzielnych bohaterów gotowa jest zmierzyć się z wszelkimi złoczyńcami, którzy jak zwykle chcą zepsuć wszystkim dzień. A Maja to teraz... Grek to teraz... Gecson! Tak! Connor to teraz... Kot Boy! Czyli Pijamersi! Chodzi słuch. Słyszę Romea. Jak udało ci się go odzyskać? Przecież jest w bazie. Właśnie dlatego wy nigdy nie będziecie tacy genialni jak ja. Jak tylko wynalazłem mój wspaniały multiplikator, to użyłem go na nim, żeby mieć zapasowy. I oto on! Skopiował sobie multiplikator. Ha! Kopiowane roboty? Na żwawe żmije musimy odzyskać tę jego maszynę! Mam już pomysł. Podlecę tam, wyrwę mu ten multiplikator, podam go tobie, a ty oddasz go Gecksonowi, który... Wyjmie świecące coś i go wyłączy. Możecie liczyć na moją super gecko siłę. Koci ryk! Jest tak głośny, że niszczy elektronikę. Chwila! Czas skopiować więcej robotów! I będę miał już 4! Koci ryk! Wow! Ups! Jak miło, że pomagasz mi zwiększyć moją armię robotów. Armię robotów? Właśnie tak! W końcu wszyscy na całym świecie zaczną słuchać moich rozkazów. A jeśli my nie? To moje roboty was podniosą i będą tak trzymać, aż zaczniecie ich słuchać! Jeśli roboty tak zrobią, to ludzie naprawdę zaczną słuchać Romea. Okej, wykonajmy plan. Kocie kłębki! A! To
Dobra, wykonamy nasz plan we dwójkę. To gdzie podział się ten super multiplikator? Super sobie wzrok! Jest! Nie! Masz mi go oddać, ty ptasi muszczku! Przycisk do kłębków się zaciął! Nie przestaje strzelać! W porządku, nic się nie stało. Tak, mi też nie. No moje kocie musiska! Hotboy, właśnie się skopiowałeś! No wiem! Ja też wiem! Ale dlaczego on wygląda i mówi inaczej? Może ze względu na nasze moce ten multiplikator działa na nas inaczej. To roboty! Patrzcie! Odzyskajcie moją maszynę, roboty! To was trzeba skopiować, a nie pijamersów! Rzuć go do mnie, Hotboy! Wyjmę z niego tę świecącą część! Nie mogę! Jest zbyt wiele robotów! Ale gdyby było kilku więcej pijamersów, to... Tak! Na śliskie śledzie! Jest was czterech? Dalej, Hotboye! Mam już plan! I jesteście jego częścią! Te roboty trzeba stąd odtoczyć! Juhu! Nie! Tak! To na razie, roboty! Nie tak szybko! Wygląda mi na to, że twoje kopie mają swoje własne plany. Co wy robicie? Odtoczcie je stąd! Ja mam lepszy pomysł. Zakręcę nim tak, że będzie super oszołomiony. A ja mojego tak przegonię po mieście, że się zupełnie zgubi. A mój będzie biegł tak szybko jak ja, bo to jest super ćwiczenie. Pa! Uwaga! Aha! Roboty, podnieście te pijakluski do góry! Musimy odzyskać tę maszynkę! Możemy w końcu wykonać nasz plan? Dajcie mi ostatnią szansę! Mam inny pomysł! Dzięki tym wszystkim kopiom na pewno się uda! Użyjemy tych belek, żeby zamknąć Romea w pułapce! Tylko jak odzyskamy tę jego maszynkę? A? Później wam wyjaśnię. Szybko! Chwila, stać! One są tu potrzebne! Ja ich potrzebuję! Stop! Wykonajmy mój plan, proszę was! Lepiej zróbmy mój! Mój plan! Zobaczycie, jak on zrobi katapultę! Co za porażka! Co w nich wstąpiło? Robią to, na co mają ochotę! Jak ty! Ja mogę to naprawić! Odzyskam tę maszynę, spokojnie! Hotboy ma swój sposób i złapie ten multiplikator! Z drogi! Roboty! Złapcie te pizza śledzie! Zepsułeś mój plan! Hej! To ty zepsułeś mój! Uwaga! Jakie to ciężkie! Jedna kopia Hotboya, mistrzu. Jedna kopia Hotboya, mistrzu. To jest katastrofa! Trzeba było nas posłuchać. Jesteśmy drużyną, pamiętasz? Przepraszam, zapomniałem. I moje kopie niestety też. Wybaczcie! Czas być bohaterem! Superko, to prędko! Jeśli uwolnimy moje kopie, to damy radę pokonać roboty. Macie pomysł jak, drużyno? Ja już coś wymyśliłem! To pijamersi. Są tam. Schowali się w tych drzewach za wami. Wypuśćcie kopię Hotboya i idźcie tam. Zatrzymajcie się! Hej, to pułapka! Okej, słuchajcie. Wykorzystajmy wasze pomysły. Halo! Au, au, auć, au. Juhu! A teraz reszta! Zajmijmy nasze miejsca!
Tutaj roboty! Co wy kombinujecie, Pidże Kluski? Będziemy po prostu znowu jednym kotbojem. To się nazywa drużyna. Dalej, Gekson! Super Gekko Siła! Tak! 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 Porwę was, Pidża Śledzie! Zniszczyliście moją armię, ale mnie się nie pozbędziecie! Schowajmy ten multiplikator. Pidża Mercy i możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Wszystko wróciło do normy. Ty też jesteś znów w porządku, Connor. Jasne. To w co sobie dzisiaj zagramy? Może w koszykówkę? W nogę! Uwielbiam piłkę nożną. Pokopmy sobie. To może lepiej wy zadecydujcie.